Witajcie w kolejnym filmie, w którym omówię 5 najlepszych mechanik w Diablo 4. Przekonajmy się, jakie ulepszenia i nowości przygotował dla nas Blizzard w najnowszej odsłonie tej kultowej gry. W Diablo 4 w końcu nie musimy tracić czasu na identyfikowanie przedmiotów. Ta mechanika wydaje się być mało istotna i niewielka, ale nie tylko oszczędza nasz czas, ale i wprowadza potencjalne możliwości filtrowania przedmiotów, co jest bardzo dobre w grach z gatunku RPG. Filtry, jakie znamy z takich gier jak Parallel czy Last Epoch, pomogłyby nam w szybszym i łatwiejszym dobieraniu przedmiotów o odpowiednich statystykach, co pozwoli nam na jeszcze lepszą zabawę i szybszą progresję w Diablo 4. Choć wydaje się wątpliwe, żeby Blizzard zrobił nam dobrze, to mimo wszystko kciuki można trzymać. W Diablo 4 na mapie pojawiają się losowe mini-eventy, które są nie tylko fajne, ale także dość przydatne. Dają nam nie tylko doświadczenie czy nagrody, ale również obole – które możemy wykorzystać do hazardu w mieście. Jest to podobna mechanika do tej z Diablo 3, kiedy używaliśmy krwawych odłamków do zakupu przedmiotów od kadali. Obole, podobnie jak krwawe odłamki, pozwalają nam na zwiększenie szansy na uzyskanie pożądanych przedmiotów, a to przecież jest to, czego każdy gracz chce. Dodatkowo, te eventy w Diablo 4 zapewniają nie tylko ekscytujące wyzwania o różnych mechanikach, ale także odskocznie od standardowej rozgrywki takiej jak Dungeony, co pozwala nam na jeszcze większą przyjemność z gry. Legendarne aspekty w Diablo 4 to absolutna gratka dla graczy. Aspekty to legendarne moce, które możemy zdobyć po ukończeniu przeróżnych lochów lub bezpośrednio wyciągając z legendarnych przedmiotów, które znajdziemy. Co więcej, możemy je nałożyć na rzadkie przedmioty w naszym rynsztunku, co sprawia, że zwykłe przedmioty zyskują nowe potężne umiejętności. Warto wspomnieć, że aspekty z lochów zawsze dają nam najniższą możliwą statystykę, jednakże aspekty, które wyciągamy sami z legendarnych przedmiotów, dają nam statystykę o tej samej wartości co wyjęta. Dzięki temu gracze mają jeszcze większą motywację do szukania legendarnych przedmiotów, ponieważ nie tylko oferują one unikalne moce ale także umożliwiają ich przeniesienie na przedmioty, które posiadają idealne dla nas statystyki. To wszystko sprawia, że Diablo 4 oferuje jeszcze większą głębię rozgrywki i zachęca do eksperymentowania z różnymi kombinacjami przedmiotów. Wolność fabularna w Diablo 4 to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możemy spotkać w grach RPG. Pomimo tego, że gra prowadzi nas za rękę przez zadania fabularne, to wcale nie musimy ich robić i możemy skupić się na dowolnych czynnościach i przygodach w świecie sanktuarium. Dzięki otwartemu światowi gracz ma wolność wyboru i może robić to, co tylko mu się podoba. Chcesz polować na potwory? Oczywiście, czemu nie? Chcesz zwiedzać i odkrywać tajemnice lochów? Nie ma problemu. Dzięki tej mechanice to wszystko jest możliwe. A co ważniejsze, jeśli chcemy, możemy wrócić do zadań popularnych w dowolnym momencie. To oznacza, że gra oferuje nam ogromną ilość swobody i pozwala cieszyć się grą w taki sposób, jaki nam odpowiada. Ta wolność to naprawdę świetna rzecz, która dodaje grze dodatkowej wartości i zachęca do dalszego eksplorowania tego fantastycznego świata. W Diablo 4 nie tylko będziemy mieli do czynienia z przeciwnikami i mnóstwem zadań do wykonania, ale także z otwartym światem, który będziemy przemierzać. Na szczęście, Blizzard wprowadził do gry jazdę konną, co oznacza, że będziemy mogli szybciej i wygodniej przemieszczać się po sanktuarium. Świetna decyzja, ponieważ dzięki temu nie będziemy musieli biegać na nogach przez tysiące kilometrów, co byłoby męczące i nużące. Jazda konna jest świetnym udogodnieniem i urozmaiceniem rozgrywki. Będziemy mogli cieszyć się pięknymi krajobrazami i jednocześnie poruszać się szybko i wygodnie. To idealne rozwiązanie dla graczy, którzy nie lubią tracić czasu na bieganie i chcą skupić się na przygodach i szybkim wykonywaniu zadań. A ty jak uważasz, czy są jakieś mechaniki, które tobie przypadły do gustu? Podziel się nimi w komentarzu i subskrybuj, bo za darmo to dobra cena.